Dzień dobry. Wiesz co? Zostawiłem tam trochę mięsa, jeśli byłbyś zainteresowany, ale miło cię spotkać. No, ciebie też miło spotkać. Słuchaj, to ty przed chwilą oddałeś jeden strzał jakieś 2 minuty temu tutaj? Tak, zabiłem świniaka. Tam jest. Aha, no widzisz, a ja właśnie słyszałem ten strzał. Tak się rozglądałem, nic nie widziałem, no ale stwierdziłem, że w brzuchu burczy, biegnę dalej szukać mięsa. No Trzymaj, i nie dość, że najadłem. zostawię ci tutaj na ziemi masz steki z kurczaka, bo i tam jest świniak. Super, Jak dziękuję ci bardzo. zgarniesz świniaka, mięso, to możemy rozpalić ognisko i od razu je upieczemy. No jasne, no to co, to tutaj w tym lasku? Tak, idę tam do lasku, przygotuję ognisko. Świniak leży No tutaj, jak jasne, pójdziesz to... wzdłuż tego płotu, nie dochodząc do ulicy. Dobra, to ja w takim razie zaraz go przyniosę tam, poćwiartuję i zaraz podejdę do ciebie. Dobra, do zobaczyska. Udało się. Tak, no i wiesz co, zebrałem kości, no bo to jednak zawsze można jakiś drobny nożyk zrobić dla kogoś, kto nie będzie miał ostrza, No no to pewnie. wtedy mu będę mógł podrzucić, nie? Zawsze. No pewnie, dobry pomysł. Skąd się tu wziąłeś? Ja jestem z takiej wiochy, nie, wiesz co, straciłem przytomność, obudziłem się w jakimś obozie dla ocalałych bodajże, No kurde, to tak ale samo jak tak, ja. to... No widzisz, ale nikogo tam nie było, a ja... A ja z takiej pipi-duby pochodzę, z Sarnówka ogólnie. O, Sardówek. Znam to miejsce. Bardzo przyjemne miejsce. Słyszę, że ci w brzuchu burczy. Tak, no muszę coś zjeść. Nie wiem, ile byłem nieprzytomny, ale jestem strasznie głodny. Dobra, masz możliwość wykombinowania dwóch patyków? Tak, oczywiście. Już Długich? dałem tylko tego kotleta, którego mi Dobra. dałeś i zaraz je zrobię. Dobra, mogę ci dać nóż, jak chcesz, bo mam. Wiesz co? Mam już to A z tym masz, sobie dobra. radzę, okej. Dobra, gicior. Co my potrzebujemy? Dwóch długich patyków, tak żebyśmy mieli nadziać na co wiesz, mięso. O, dobra, zrzucam ci mięsko. To Dobra, jest no ja tu już nadziałem schabowego. Tu masz drugi kijek na strzelbę. Tak, dzięki. No ale w ogóle nie przedstawiliśmy się chyba sobie. Jak ty się nazywasz? Ja jestem Felix. Felix jesteś. Ja jestem Miło, chłopcze. Felix, No ja tak. jestem Rysiek. Rysiek, miło cię poznać, Rysiu. Dobrze, że wreszcie kogoś spotkałem. Słyszałem przed chwilą jakieś strzały. Znaczy przed chwilą, jakiś czas temu. I zastanawiałem się, że muszą być tu jeszcze jacyś ocaleńcy. Ale niestety, no, znaczy niestety, nie spotkałem nikogo, nie? Jeszcze do tej pory, także fajnie, że podbiegłeś. No, no, bardzo miło, ale to też nigdy nie wiadomo, na kogo trafić, także czasem bywa tak, że lepiej kogoś nie spotkać. No, dokładnie, tak, to prawda. Ale jednak mam jakieś takie zaufanie do ludzi, wiesz. Wydaje mi się, No że. tak, w tym popieprzonym świecie nie można rezygnować jednak ze człowieczeństwa, no. Tak, dokładnie. Tu masz jeszcze jeden stek. Na ziemi leży, to sobie go ten upiecz. Jaki masz cel teraz? Czy planujesz w jakimś konkretnym kierunku iść, czy co? Wiesz co? Wydaje mi się, że mój znajomy jest gdzieś w okolicy, ale bardziej chyba na południe, w okolicy Radunina. Więc planuję przejść przez, bardziej się tam kierować. Natomiast chyba zahaczę jeszcze o studnię, bo wydaje mi się, że może mam na pełną manierkę wody. I wydaje mi się, że zrobiłbym chyba studnię, a później leciałbym na Radunin. Taki mam plan, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, no bo Tarnów jest kuszący, żeby tutaj troszkę rzeczy znaleźć. Ale kurczę, no większy plecak by mi się przydał, może coś uda się znaleźć, wiesz, no tak bym poszukał jakichś rzeczy przydatnych, nie? Tu ci zostawiłem jeszcze ten kawałek mięsa. Aha, no dobra, już go robię. No ja muszę w ten Tarnów wejść, bo po pierwsze nie ma żadnej butelki, nie mam plecaka. W rękach wszystkiego nosić nie będę i w kurtce też wszystkiego nie zmieszczę Tutaj niestety. zostawiłem tornister niedaleko. Wydaje mi się też, że tu gdzieś była w okolicy studnia, ale mogę się mylić. Ja tu kiedyś przyjeżdżałem
tutaj w te okolice na ryby. Bardzo lubię łowić. Tak, tak. Jest studnia w Tarnowie. Ona jest przy komisariacie. Kojarzę. O, no właśnie. No to tutaj niedaleko. Przed chwilą jeździłem. Przed chwilą byłem na komisariacie właśnie. No to między komisariatem a takim czarnym budynkiem ciemnym jest na skwerku właśnie studnia, pompa z wodą. Okej. No to możemy zahaczyć. Tutaj biegała jeszcze jedna świnia. Niestety ci zakażeni też za nią, ale wydaje mi się, że mogli ją ubić. Więc jakbyśmy dobrze trafili, to... No, ja słyszałem tuż przed tym, jak ciebie zauważyłem, to słyszałem właśnie kwiczenie świni. Tak. I możliwe, że rzeczywiście ją dopadły. I wydaje mi się, że one ją dopadły. I chyba leży tutaj. O ile to świnia jest, a nie jakiś głaz. A byłeś tutaj po drugiej stronie na wartowni wojskowej? Nie, jeszcze nie. O, to wejdź. Może coś tam będzie. Dobra, wiesz co? To dawaj. Leży świnia, patrz. O, idealnie. Zobacz, tu jeszcze mięsa ci zostawiłem. Jak dasz radę, to weź, ile możesz. I chodź, śmigniemy po tą torbę. W tej cieciuwie jest kurtka policyjna, jakbyś miał ochotę. Ja mam, wiesz co, bardzo pojemną kurtkę ratowniczą, więc jakby na razie jest dla mnie okej. Także dzięki. Dobra, zmieściłem. Szmatę wyrzuciłem jedną. Dobra. Torba była, proszę ja ciebie. O, może. Zombie za stodołą? Tak, widzę. O, dziękuję. Chcesz broń? Mam pistolet, jakbyś chciał. Bo mam ten karabin, ale mogę ci dać... O. Wiesz co, nic nie słyszę, jak ten kask masz na głowie. Dobra, wal w ten kask. Wyjebałem go. No i chuj, będzie bez kasku. I tak śmierdził. O, dokładnie. I zatęchły był. Wiesz co, i tu dokładnie był taki domek. O, bodajże... O, tam. Domek myśliwski, klasa. I tu jest tornister, panie kolego. I masz kask. To kask ci też zrobił, bo... Gdzie... O, elegancko, teraz wygląda jak górnik. No, albo budowlaniec. Albo budowlaniec. No. Albo jakbyś roboty zrobił. Podejdziemy pod studnię, nie? Dawaj, tak, podejdziemy pod studnię. A tutaj szopy widzę, że sprawdzałeś po drodze. Tak, weź se łom. Komisariat przed nami, a to tam też będzie studnia. Ale komisariat był pusty i wszystkie drzwi były pootwierane. Mam wrażenie, że ktoś tu jeszcze biega w okolicy. No może niedawno ktoś tu był. Szabrowników nie brakuje teraz. Tak. W sumie jesteśmy też nimi, więc... No, dokładnie. Wszystko na wagę złota. Dobra, i tu mam. Zobacz, czy... Na dwa baty to szybko poszło.
kamizelka, zobacz, czy kamizelka pasuje. Czy nie zepsuta? Zniszczała. Ale ma magazynek, może chcesz wziąć ten magazynek do cerki. No, dobra, zobaczymy. Zmieści się. Weźmiemy, zobaczymy. Przelecę szybko jeszcze komisariat, zobaczę, czy dobra. Nic tam nie wypadło z jakiejś szafki czy coś. Dobra, sprawdź. Trzymaj, mam dla ciebie tą kamizelkę, zaraz ci ją naprawię. O, super. A powiem ci, że chyba niedokładnie trochę przeszukałeś ten komisariat, bo ja tam Kolta znalazłem. O. Co prawda bez magazynka i amunicji, ale kiedyś może. Idealnie. A liczyłem na jakąś fajną strzelbę albo coś. O, masz kamizelkę. O, super, dzięki wielkie. O, teraz to możemy podbijać świat. No, człowieku, świat stoi przed nami otworem i to właściwym. No dobra, to lecimy. O, ja bym sprawdził karczmę, może jakąś butelkę do wody znajdę. Dobry cios. Tak. Jak mocny cios jest na wbiegu, to po drugim padają zazwyczaj. A ty dawno się już obudziłeś? Na tym... W tym obozie, czy wiesz co, no kilka godzin temu, dosłownie. Kilka godzin temu. Dopiero, ledwo co praktycznie wyszedłem. O kurde, omijamy ich, czy walczymy? Ja jednego widzę... Aha, dwóch rzeczywiście. Wiesz co, mogą mieć amunicję jakąś. Warto by było sprawdzić. No dobra. Damy radę. Nie! To my. O, jaki ładny golf. No, byłby. Tłuczek do mięsa, jesteś zainteresowany? Nie. Mięso ma. Kotlet musi być gruby. Tak jest. I tłusty. Patrz, krowa idzie. Ulicą. No i to... A no, rzeczywiście tylko jedna, bo tam dalej to snopki siana. Tak. Kurde, mało brakowało. Sorry, dziabnąłem cię tak przez przypadek. Dziabnąłeś mnie, tak. Kurde, ma kamizelkę, ale mocno uszkodzoną. Mam zestaw do szycia. Kurwa, nędza. Ach, siad. Człowieku. Ah!
kurtka polowa. To możemy zrobić tak, jak chcesz, to ja ci mogę dać moją ratowniczą. A ty sobie weź, o, a ja sobie wezmę tą polową. O, super, dzięki wielkie. Proszę bardzo. Tam pusto? Ja tu magazynek tylko do CR-a znalazłem. Dobra, ja niestety mam, straciłem dużo krwi, ledwo na zdrowiu, więc muszę się chwilę zregenerować. No to trochę niebezpiecznie wchodzić na tą większą część militarki. No. O! Plecak polowy. Yeah. O, to już jest coś. Zawodowy. Jacki, nawet ma kocie oczy z tyłu. Poka. Widzisz? No. Na pasku. No. Fajne. To się nazywa kocie oczy. Kocie oczy. A to jest co, taka barwa, czy to jest, o co chodzi? Nie, to jest tak jakby został wymyślony w Wietnamie. No. Podczas wojny w Wietnamie przez Amerykanów. To chodziło o to, żeby nazwano kocie oczy, bo się świeci w nocy. To są odblaski dwa. Żeby móc tak jakby zidentyfikować swojego od tyłu. Let's go. Kurwa. Oj chuj. Jestem za tobą. Dobrze, dobrze, fajnie. Ile? Jeden czy dwa? Dwa. Ale tu ładnie. No jest pięknie. Livonia to piękny kraj. Tylko zęby to kurwy.
ten. Naród mamy w porządku, tylko zombie, kurwa. Dokładnie. To sobotkę mamy tutaj zaraz za tym lasem, o ile dobrze kojarzę. Czy źle kojarzę? Tak, ta. Dobrze kojarzysz. Tak. No ale trochę tego lasu jeszcze jest przed nami, nie? No i tymi bunkrami, możemy od tych bunkrów zacząć, nie? Jak tu sobie idziemy na skraj lasu, to polecieć bunkrami i dolecieć od sobotki do sobotki od zachodu, nie? Ogólnie sobotka jest naprawdę mocno oblegana przez zombie. To jest niebezpieczny teren. Felix, czym się zajmowałeś przed tym całym gównem, co wybuchło na nas? Jestem ze Szczytna i w Szczytnie byłem prezesem spółdzielni mieszkaniowej. No, dość dużej, bo tam kilka tysięcy mieszkań. To brzmi poważnie. Tak, tak. Generalnie tam też zarządzaliśmy jakby całą nieruchomością, rozwojem tego, takimi sprawami lokalnymi. To taka praca biurowa, nie? Taka biurowa i troszkę prospołeczna, wiesz, jakby trzeba było zawsze tam troszkę wyjść naprzeciw mieszkańcom, żeby im się dobrze mieszkało. Ale nie przygotowało cię na apokalipsę, żadnych umiejętności przez pracę nie pozyskałeś chyba, nie? No właśnie nie przez pracę, tyle co przez zainteresowania, bo przyjeżdżałem często łowić tutaj, no właśnie do Topolinę i tam na południe łowiłem i zajmowałem się polowaniem. Jakby to było głównym moim zajęciem. Właśnie, ognisko rozpalasz bez problemu, świdrem ogniowym, co nie jest takie łatwe, także... Tak, powiem ci, że już mam tak grube... tyle razy już to robiłem, że już mam aż zgrubienia na dłoniach po prostu od tego. A ty co robiłeś wcześniej? Ja kradłem rowery. O! I sprzedawałem rowery kradzione. I taka jedna właśnie stara baba, jak mnie przychodziła, to krzyczała, bo mnie znała z dzieciństwa, a ja byłem taki rozrabiec właśnie. I ona za mną, Ryszard, draniu, oddaj rower! A ja jej nie oddałem i spierdoliłem w las. No to ładnie. A dlaczego akurat rowery? Wiesz co? Bo żeby ukraść samochód, to trzeba mieć jakieś umiejętności. A żeby ukraść rower, to co najwyżej i nożyce do metalu.